Cześć! Pokażę Wam, jak wykonać taki płaski, szydełkowy dzwonek. Zaczynamy. Tak, kawałek dalej, 40-50 cm. Pętelka. I 6 oczek łańcuszka. Zamykamy w okrążenie oczkiem ścisłym. Pracujemy na tym małym kółeczku. 3 oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty. Siódmy. 8. 8 słupków na kółku. 3 oczka łańcuszka plus jeszcze jedno. Odwracamy. Słupek nad słupkiem. Oczko łańcuszka. Słupek nad słupkiem. Oczko łańcuszka, słupek nad słupkiem. Mam 4, będzie 8. Cały rząd słupki przedzielone jednym oczkiem łańcuszka. I tutaj na końcu, nie zapomnijmy o tym, to też jest słupek. Zgadza się, 8 słupków. 3 oczka łańcuszka plus 2. Odwracamy robótkę. I tutaj tak samo, słupek nad słupkiem. 2 oczka łańcuszka, słupek nad słupkiem. 2 oczka łańcuszka, słupek nad słupkiem. Słupek nad słupkiem przedzielony 2 oczkami łańcuszka. Pracujemy tak cały rząd. Tutaj na końcu wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka i wykonujemy słupek. Tak to wygląda na chwilę obecną. Teraz zajmiemy się zawieszką. Wkłuje się tutaj mniej więcej na środku. I wykonam łańcuszek. Tak 40-50 oczek łańcuszka. Zawieszka gotowa. Wracamy tutaj. I teraz 3 oczka łańcuszka na słupek. Plus jeszcze 2 na poprzeczkę. Słupek nad słupkiem. 2 oczka łańcuszka, słupek nad słupkiem, 2 oczka łańcuszka, słupek nad słupkiem. Ten rząd powstaje w identyczny sposób jak poprzedni. Wkłuwamy szydełko tutaj w trzecie oczko łańcuszka, słupek. W tej chwili mamy 2 rzędy takie same. Słupek, 2 oczka łańcuszka, słupek. Takich rzędów wykonamy jeszcze 2. Już mam pierwszy, drugi, trzeci, czwarty rząd.
środka łańcuszka, na słupek, tutaj na poprzeczce, dwa słupki. I słupek nad słupkiem. Dwa słupki na poprzeczce. Słupek nad słupkiem. Tutaj na końcu dwa słupki. I wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka. Słupek ostatni w tym rzędzie. Dalej, trzy oczka łańcuszka na słupek i jeszcze trzy oczka na poprzeczkę. Omijamy dwa słupki, wkłuwamy szydełko tutaj, słupek, tutaj mamy słupek nad słupkiem. Trzy oczka łańcuszka, dwa omijamy słupki, wkłuwamy szydełko tutaj, słupek, trzy oczka łańcuszka i tak samo. Cały rząd powstaje w ten sam sposób. Ostatni słupek tutaj. Tak to wygląda. Trzy oczka łańcuszka, odwracamy robótkę, na poprzeczce trzy słupki, słupek nad słupkiem, na poprzeczce trzy słupki, i dalej słupek nad słupkiem. Tak cały rząd. Na końcu trzy słupki. I słupek w trzecim oczku. Trzy oczka łańcuszka na słupek i cztery oczka łańcuszka na poprzeczkę. Omijamy trzy słupki, wkłuwamy szydełko tutaj, słupek, cztery oczka łańcuszka, omijamy te trzy i wkłuwamy się tutaj, gdzie jest słupek nad słupkiem. Myślę, że to doskonale widać. I tak do końca rzędu. Na końcu trzy omijamy, wkłuwamy szydełko tutaj. Ostatni słupek w tym rzędzie. Trzy oczko łańcuszka odwracamy. Cztery słupki na poprzeczce. Dalej słupek nad słupkiem, cztery na poprzeczce, słupek nad słupkiem, na końcu rzędu nie zapominajmy o tym ostatnim słupku i teraz oczko łańcuszka odwracamy, pół słupek na pierwszym słupku, cztery oczka łańcuszka, wykonamy tutaj w tym samym miejscu słupek dwa razy nawijany i jeszcze jeden, dwa słupki dwa razy nawijane. Omijamy te cztery słupki, wkłuwamy się tutaj,
ten słupek, pół słupek. Cztery oczka łańcuszka i dwa słupki, dwa razy nawijamy. Pierwszy, drugi, omijamy cztery słupki, pół słupek tutaj i tak do końca rzędu. Cztery oczka łańcuszka, słupek dwa razy nawijany, pierwszy, drugi, cztery omijamy, pół słupek tutaj na końcu. Oczko łańcuszka odcinamy, nitki chowamy. Tak wygląda gotowy dzwonek. Trzeba go tylko wykrochmalić. Ja to robię w ten sposób. Szpilkami nadaję kształt. Dziękuję za uwagę i zapraszam na inne filmy. Pozdrawiam.